Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Tadeusza Gierczaka. Kolegę Tadeusza to może nie rozpoznamy tak od razu, bo tylko w kilku filmach u nas występował, ale nazwisko będzie na pewno nam wszystkim znane, gdyż to jest hodowca, z którego gołębiami się spotykamy często na wspólnych gołębnikach. Właśnie na gołębnikach, tam gdzie one wygrywają. Kolega Tadeusz sam nie lotuje, z tego co pamiętam, chyba że zaczął lotować od ostatniego sezonu, nie lotuje tu w oddziale, ale mieszka w Tychach. I też obrączki chyba z oddziału tego Tychy masz, tak? 0163 Tychy. Natomiast dużo daje na wspólne gołębniki, tak? Praca zawodowa plus jeszcze ten możliwość zajmowania się hodowlą po prostu umożliwia tylko taki sposób lotowania. Ale przychodzi mu to z sukcesami, bo jego gołębie tam zdobywają tytuły. Powiedzmy w tym roku, oprócz tego co w zeszłym roku nam opowiadał o sukcesach, ale w tym roku miałeś bardzo wybitne, w ogóle też udany sezon. Powiedz, co się na to składało? Tak, bo generalnie no powiem szczerze, że wygrałem wspólny gołębnik w Portugalii. Nie była to, myślę, łatwa rzecz, bo była tam obsada naprawdę taka mocna, międzynarodowa. Między innymi... Jaki to był gołębnik? Algarve Great Derby, zimowa edycja. I na tym gołębniku uczestniczyli tacy hodowcy jak Wichert. Myślę, że tego hodowcy nikomu nie trzeba przedstawiać. Siedmiokrotny mistrz świata na wspólnych gołębnikach. Hogreinen, Lemens, mistrz Belgii, Pedro Porto, Zollner, no i cała ta plejada tych takich słynnych hodowców, którzy stricte zajmują się też lotowaniem na wspólnych gołębnikach, no plus bardzo dobrze lotują w Holandii Hogreinen czy w Belgii Lemens. Jeszcze nazwiska chyba Wróbel nie wymieniłeś. On tam dawał czy nie? Akurat Wróbla tam nie dawał. Nie, kurde, nie przegrał. Żartujemy oczywiście. Także myślę, że obsada była naprawdę wyśmienita, a moje gołębie spisały się tam no wyjątkowo dobrze, bo finał wygrałem, zdobyłem pierwsze miejsce w finale, mój gołąb zdobył pierwsze miejsce w finale. Myślę, że to sytuacja bardzo wyjątkowa. To było też na twoje nazwisko czy od kogoś? Tak, na moje nazwisko. I następnym gołębiem w finale był gołąb mój 38, 36 i 38. I tam drużyna liczyła się tak jakby seria dwa gołębie i to była najlepsza seria w finale. To była właśnie ta moja, te moje gołębie zdobyły tą serię. No i cóż, na cztery pierwsze polskie gołębie, trzy były moje, jeden był innego polskiego hodowcy. Jeżeli chodzi o lotniki w ogólnej klasyfikacji, to miałem biorąc polskie gołębie pod uwagę, to były cztery pierwsze gołębie na tej liście, to byłyby moje. Co tam jeszcze? Na krótkim dystansie miałem 15 lotnika, na długim... Ale też na Algarze? Tak, bo to były tam różne kategorie. Mhm. Był krótki dystans, średni dystans i tak jakby klasyfikacja ogólna, nie? No i także na krótkim dystansie miałem 15 lotnika, na średnim dystansie miałem też 15 lotnika, a w ogólnej klasyfikacji mój gołąb najlepszy był 21 lotnikiem Algarve. No i co jeszcze? No moja drużyna zdobyła tam czwarte miejsce tak jakby w ogólnej klasyfikacji, także myślę, że przy tak silnej obsadzie to naprawdę te gołębie spisały się tam wyśmienicie. Tadeusz, czy jeszcze oprócz Algarve, jeszcze gdzieś indziej na wspólnych gołębnikach tam na zachodzie? W tym roku na Rimini i tam też miałem drugiego gołębia w locie, chyba trzecim. Na Mołdawii w takim ciężkim półfinale gołąb był piąty. Gdzie tam jeszcze? No na przykład na Krakusie miałem dwa czwarte miejsca. Na Małopolsce był piąty i na Super Gołębiu był piąty w superfinale. Także było tych takich czołowych konkursów dość dużo, ale co ważne, moje gołębie bardzo dobrze spisywały się w tych lotach takich ciężkich. Super kapy i finały, takie powiedzmy 10 godzin lotu czy tam więcej, czy loty dwudniowe. Te gołębie plasowały się w pierwszej 20 w tych finałach, czy tam superfinałach. Także myślę, że no to najlepiej był gołąb na Super Gołębiu był piąty. Superfinale gołąb, lot bardzo ciężki, selektywny. Następny taki gołąb to był gołąb 13 na Giewoncie, gdzie musiałbym tutaj, mam Krzysztofa, zapytać, kto wystraszył mojego gołębia, że nie wszedł. Ale ty mówisz o ekstrafinale? Tak, ekstrafinał. No nie wiem, kto go wystraszył. No właśnie, musiał. Ja może nie? Ja to prześledzę i to wyciągnę konsekwencje. Dobrze. Tak. To już teraz, jesteśmy, to skupmy się na tych gołębiach, które teraz na sprzedaż masz. No. Tu mamy razem 13 gołębi z twojej hodowli na sprzedaż. Będzie jeszcze 14 dołożony, on będzie jako chyba gratis. I tutaj mamy gołębia, na przykład teraz, którego trzymasz w ręku. Jest to gołąb z 2022 roku, jak zresztą jak te wszystkie, które mamy na sprzedaż. Tak. Co to jest za gołąb, powiedz Tadeusz? Jaki ma numer? Jaki ma numer? Ten gołąb ma numer, już czytamy, 5235. To jest właśnie ten rodowód. Tak, i myślę, że to jest absolutnie wyjątkowy gołąb. Teraz ja ci pokażę, żebyś wiedział, co mówisz. Ten gołąb jest współbratem zwycięzcy pierwszego miejsca na Super Gołębiu w roku ubiegłym.
Był, jego półbrat był pierwszy w finale. Trzeci... Na Giewoncie? Nie, na Super Gołębiu. Na Super Gołębiu, aha. Pierwszy w finale, trzeci w półfinale, gdzie przyleciały trzy gołębie, on był w tej pierwszej trójce. Kontynuuję dalej, bo tam chwilkę nam telefon tutaj przeszkodził, ale Tadeusz, opowiadaj dalej o tym gołębiu. No właśnie, w półfinale jego półbrat był trzeci, gdzie przyleciały trzy gołębie z wyprzedzeniem trzech minut, wszedł jako trzeci. Mógł być pierwszy, drugi lub trzeci. Był trzeci, okej. Okay. No i w locie trzecim był drugi, a więc trzy ostatnie loty, trzy razy na pudle jego półbrat. Mhm. Jeżeli chodzi to od strony ojca, jeżeli chodzi o mamę, jego mama wydała gołębia... w roku 20 wydała gołębia, który był trzecim asem lotnikiem na wspólnym gołębniku Rogowa, a więc ten gołąb jest półbratem do zwycięzcy pierwszego miejsca na Super Gołębiu, jest półbratem do trzeciego asa lotnika na wspólnym gołębniku Rogowo. Jego ten półbrat z Super Gołębia był też czwartym lotnikiem, także absolutnie gołąb wyjątkowy, myślę, super połączenie. Tutaj akurat to jest ojcem tego gołębia jest gołąb od Jasia Bocheńczaka, samica jest z mojej hodowli, jest imbredem na moje najlepsze gołębie, także myślę, że absolutnie bardzo dobre połączenie. To jest płeć o nazwie samiec. Raczej tak. Przewidujemy, że my tutaj, kiedy robiliśmy to zdjęcia, to zwróciłem uwagę, że jest chyba nad więcej masz samiczek, a samców jest chyba 5 czy 6 sztuk, o ile się nie pomyliliśmy, ale zawsze to jest takie szacunkowe. Powiedzmy, tak szacujemy, a czy tak będzie, to zobaczymy. Tak jest 100% nie. Ten chyba raczej będzie samcem. Tak, to raczej. Samiec myślę, że bardzo wyjątkowy gołąb. To pokażmy teraz kolejnego gołębia, zobaczmy. Tutaj, mówię, jest tutaj troszeczkę nadprodukcja, tak jakby nadwyżka samic widzę. Przy tym robieniu zdjęć. O, i teraz mamy gołębia o numerze. Gołąb następny to jest 5268. 5268, tu szukam. O, tu jest ten gołąb. No i poczekaj, to jest samiczka, samczyk? To raczej samiczka. Samiczka. I tu jest połączenie gołębia oryginalny Halman razy oryginalna samica od Reinharda Gebharda. Bardzo wyjątkowe gołębie, bo półbrat tej samicy w tym roku dał gołębia, który był drugi w finale na Talent Quattro. A więc myślę, że jeżeli chodzi o to, to bardzo fajne tak jakby perspektywa, że z tej gołębi te gołębie lecą i w tym roku ten gołąb był drugi na Talent Quattro. Jego półbrat, czy tam półsiostra była też 11 w finale na Krakusie w roku tam powiedzmy, nie wiem, 16. A jeżeli chodzi, to od strony ojca ten Halman takie gołębie powiedzmy wydał. A jeżeli chodzi o mamę, mama to jest oryginalna samica od Gebharda. Jest to jej pełna siostra tej samicy była, uczestniczyła w lotach na wspólnym gołębniku Victoria Falls i była między innymi w locie drugim, była trzecia na tym wspólnym gołębniku, gdzie no, zdajemy sobie sprawę, że tam są najlepsze gołębie na świecie, najbardziej prestiżowi hodowcy uczestniczą w tych lotach. A półsiostra tej samicy była, półsiostra tej matki była druga w finale w 2020 roku na Victoria Falls. Także finale zaznaczam. Także dobrze. Super pochodzenie, naprawdę gołębie godne. Kolejnym gołębiem jest gołąb o numerze 8256 i jest to gołąb Werker Hendrix, tak go można nazwać. Są tutaj w nim też wybitne gołębie, bo ojcem tego gołębia jest samczyk. Jego siostra w ubiegłym roku na wspólnym gołębniku Krakus zdobyła trzy razy w pierwszej dziesiątce. Była czwarta, ósma i dziewiąta w superfinale z 625 km. To jego ciocia, czyli jej ojciec tego gołębia jest pełnym bratem tamtej samiczki. A jeżeli chodzi o mamę, mama to jest oryginalna samica od Floriana Hendrixa i jest to siostra do gołębia, który był trzeci w locie narodowym na 26151 gołębi. Także myślę, że absolutnie gołębie wyjątkowe w pochodzeniu. Są tutaj takie gołębie jak King Kong, czy tam Harry, bo tak naprawdę ojcem tej samicy jest oryginalny gołąb od Jana Hojemansa, syn Harego. Także dziadkiem tego gołębia jest syn Harego. A matką jest córka King Konga. Jeżeli ktoś zna te gołębie, czy się nimi interesuje, to wie, o czym mówimy. A jeszcze tutaj tak, King Kong był łączony na samicę od Engelsa i to jest taka wyjątkowa samica, córka Argentona. Jeżeli ktoś tam interesuje się tymi gołębiami, to wie, o czym mówimy. A teraz tak, jeżeli ktoś nie zna może tych gołębi, to ja dołączę do tych
powiedzmy, do tych rodowodów, skany rodziców i tam są osiągnięcia. Naprawdę są to gołębie absolutnie wyjątkowe. Wujek tego gołębia, trzecie miejsce w locie narodowym na 26 tysięcy. Dobrze, mamy teraz za chwilkę tego kolega Tadeusz odstawi. Czwartego gołębia będziemy już mieli. Podaj numer, to od razu tutaj wyszukamy tutaj rodowód mu. 5273. 5273. Tu jest, o, u góry. Pokażmy go od razu tutaj do kamery. To jest, widzę u góry, to jest oryginał Hardy Kruger i na dole też jest oryginał Hardy Kruger. No dokładnie i tu też jest to parowanie, dwa oryginalne Krugery na samiczka, siebie. Nie? Tak, raczej myślę, że może to być samiczka. Nie jest tak na 100%, ale może to być samiczka. Bardzo ładna, bardzo ładnie złożona. Ojcem tej samicy jest gołąbek o numerze 190 i w tym roku były bardzo dobre referencje z tego gołębia, bo gołębie koło Krakowa bracia Pietras zakupili ode mnie samczyka, syna tego gołębia, złączyli go ze swoją samiczką i z tego było, są dwa samczyki, które świetnie im latały na gołębniku. Też był telefon gdzieś tam z Kielc, taki kolega Tomasz dzwonił, że właśnie też z tego samca ma samczyka i też wydał mu świetnego gołębia. No i były jeszcze dwa gołębie, był jeden gołąb jeszcze w Anglii, który uczestniczył w lotach na wspólnym gołębniku i w locie pierwszym był drugi, a w locie trzecim był 13. Gdzie wiemy, że Anglia jest to bardzo wymagający teren. Rynek, tak. Bardzo fajne referencje. Jeżeli chodzi o mamę, to mama to jest takiego połączenia wybitnego. Ojcem tej mamy jest pełny brat gołębia, który był trzeci w finale w Afryce na Sun City, a mamą jest samiczka, która jest pełną siostrą do samicy, która wygrała samochód w Afryce dla Krugera. Także myślę, że dwa wyjątkowe gołębie były złączone ze sobą i to jest mama tego gołębia. Dobrze. Absolutnie 100% Hardy Kruger. I prawdopodobnie samiczka. Pokażmy następnego, to będzie już piąty gołąb. Teraz niebieski pstry taki. Tak, tak, tak. To jest taka numer, jaki to ma? Niebieska pstra samiczka o numerze 8235. To tu gdzieś będzie 45, 46, 34, 482, 35. Tak, zły. No i znaleźliśmy rodowód. To się okazało, że 8234 wyjęliśmy. To jest pełne rodzeństwo, ale mamy już tutaj od razu 82-35 i to widzimy niebieska pstra samiczka i tutaj absolutnie i z Grzankowskiego, jeżeli Hendrix widzę, Harikan, Kostor, tak. Żółkiewicz, no jeżeli popatrzymy sobie. Jeżeli można mówić o tych gołębiach, to same dobre rzeczy, bo tak samo no jest to przepiękna samica, ona jest rozpierzona, troszkę taka tak, zniszczona. Pokaż mi tak bokiem trochę, tak teraz o. Widzimy. Ale absolutnie wyjątkowe gołębie. Pełna siostra tej samicy wydała pierwszego asa gołębia w 2020 roku na Super Gołębiu. Również jej pełna siostra dała gołębia, który rok później był trzeci w finale na Super Gołębiu, czyli w 20 roku z jej siostry był gołąb pierwszym asem, a w 21 był trzeci gołąb w finale, to był dziecko tej siostry, tej samicy. I teraz tak, ten pierwszy as z 20 roku wydał u Mariusza Ankusa gołębia, który był drugi w finale w roku 2021 na Super Gołębiu, a w tym roku z tego pierwszego asa był gołąb, który był trzecim asem lotnikiem na wspólnym gołębniku Małopolska, a więc bardzo powtarzalne gołębie. Pierwszy as, drugie miejsce, bo było tu drugie. Pierwszy as, drugi w finale i trzeci w finale i trzeci as to są z tych samych gołębi. To jest tak, jakby ona jest ciocią do pierwszego asa i do drugiego gołębia w finale, a jej siostrzenica wydała trzeciego gołębia w finale i trzeciego asa w tym roku na Małopolsce. Także trzeba się w to wczytać, będzie to wszystko pisać. Tu w rodowodzie, plus w tych załącznikach, które kolega Tadeusz tutaj nam zamieszcza. No bardzo dobre gołębie w pochodzeniu, bo to są te podstawowe. Moja linia gołębi u góry to jest te kokardisy razy gołębie z Hurikana. Tak, widzę od Kostor Żółkiewicz z spółki. Tak. I tutaj ta kasamica 266 jest, ona jest tu widzę, o tutaj. Kostorza. Później miał w swojej hodowli tą samicę pan Grzankowski, ona się powtarza w tym rodowodzie dwa razy, a więc jest to też taki trochę imbret. No, tu jest ona też u Jarka Grzankowskiego, no, tu jest właśnie. Generalnie te gołębie świetnie przekazują, tak jak mówię, pełna siostra, świetna samica rozpłodowa, myślę, że absolutnie gołąb godny uwagi. Przepiękne w budowie, po prostu naprawdę
Ładny. Świetne gołębie. Następnym gołębiem z gołą 52-57. Tu mamy jego rodowód. Prawdopodobnie samiczka. Ciemny jak ten jeden już co był. Tak, tak. Ciemna wcześniej. Samiczka. I tak. Z Hardy Krugera widzę tu jest i z Vandena Belle. Tak, 75% tam. Hardy Kruger. Absolutnie wyjątkowe gołębie, bo ojcem tego gołębia jest syn mojej podstawowej pary. Tego samca 2489 razy samica 885 od Hardy Krugera, córka Luci. A kto tam zna temat, to wie, że Lucia była wypożyczona do Pipy i była sparowana z Porsche. A no jeżeli już była parowana z Porsche, to już wiadomo, że świadczy o klasie tej samicy i generalnie z tego łączenia Porsche razy ta Lucia są dwa gołębie i one wydały świetne gołębie już i u Krugera i w Pipie, bo gołąb, który jest u Krugera, taki 911, ma końcówkę Pearl Porsche się nazywa. On dał gołębie, który był ósmy w finale w Afryce na Sun City, a jego siostra z końcówką o numerze 912 dała w roku 2024 asalotnika na Algarve, także myślę, bardzo powtarzalne gołębie u mnie. Najlepsza linia gołębi, bo bezpośrednio rodzeństwo tego ojca tej samicy było drugim, czwartym lotnikiem, no i ta cała reszta później, te pierwsze, drugie, trzecie miejsca w finałach, superfinałach, czy jako lotniki, to są gołębie właśnie z tej linii, z tej Luci, razy ta moja podstawowa linia tych kokardisów. I teraz tak, a jeżeli chodzi o mamę, mamą jest oryginalna samica od Hardy Krugera, jest to córka Blue Swana. I teraz taka ciekawostka, półsiostra tej samicy, która jest u mnie w rozpłodzie w tym roku, była najlepszym asem lotnikiem na wspólnym gołębniku South Bulgaria. Także bardzo, bardzo wyjątkowe gołębie, no i świetnie się spisują. Zresztą ta pełna siostra tej samiczki też była oczywiście tylko starsza. W roku 2019 uczestniczyła w lotach na wspólnym gołębniku Sun City. I tam w finale było 68, także myślę, gołębie wyjątkowe w pochodzeniu, bo tutaj jest i córka Super Romeo, to był najlepszy chyba as roczny Belgii na długim dystansie, córka New Freddy, także same sławy, a jeżeli chodzi o Krugera, to jego podstawowe gołębie, Black Power, Letycja, córka, syn pierwszego asa Niemiec, 9-6-9 Jodesera. Także myślę, no to będą wszystko dołączone te rodowody. Można poczytać, jeżeli ktoś czegoś nie będzie wiedział, zawsze służę pomocą. I można sobie do Tadeusza zadzwonić, dowiedzieć. Samiczka jest perfekcja, budowa ułożona, opierzenie naprawdę. Już jest ta, już jest troszeczkę lepiej przepierzona, także widać już jej te walory, ale na przykład, no super. Gołębie bardzo dobre z pochodzenia i z wyglądu, także absolutnie do rozpłodu. Teraz mamy takiego ciemnego grocha. Tak, jest to ciemna nakrapiana. 82-22, raczej tak, samiczka. Raczej samiczka i to też jest takie super pochodzenie, bo tutaj i z ojca, i z matki były już wyjątkowe, wybitne gołębie, bo teraz tak, ojcem jest gołąbek od Floriana Hendrixa, oryginał, i to jest takie świetne. Ja tam sobie też pytałem, to jest ten sam ojciec, co tam we wcześniejszym gołębiu był? Nie. Tu nie masz żadnego gołębia, który byłby z tej samej pary, dwie sztuki. Nie. Wszystko są inne pary. I teraz tak, ojcem tej samiczki, powiedzmy, że to jest samiczka, jest gołąb, on o końcówce 708 i jest to ojciec do takiej samiczki, która w ubiegłym roku była 3 razy w pierwszej dziesiątce na Krakusie. Była 4. w locie 3., 8. w locie 4. i 9. w superfinale z 625 km. I to jest od strony ojca półsiostra zdobyła takie konkursy. A jeżeli chodzi o mamę, to jest to samica 72-54. Ona wydała takie dwie samiczki, które są u Patryka i Michała Wróbla w rozpłodzie. Wydają tam świetne gołębie, ale te dwie samiczki one zdobyły na Krakusie i czym ciężej, tym lepiej im szło. 9, 13, 19, 36, 36, 48, 64 i 227. Także jedna miała 4 konkursy tam do 48, a druga miała 3. Takie czołowe konkursy plus ten jeden był dalszy, ale generalnie świetne samice w rozpłodzie. Między innymi w tym roku z którejś z tych samic albo z obydwóch były gołębie na Victoria Falls. W locie 3. gołąb był 6. z tej jednej samiczki, czyli z półsiostry.
był szósty, w locie czwartym Gołąb był 55 i w locie finałowym Gołąb wsiadł jako 139, a było tam gołębi powiedzmy na starcie 9-10 tysięcy gołębi, także myślę, że absolutnie bardzo dobra linia, gołębi świetnie przekazują, no i walczą w takich ciężkich warunkach, potrafią się pokazać. Zresztą półsiostra tej samicy dała gołębia, który był 41 asem lotnikiem na Pattaye w roku ubiegłym. Po finale, przed finałem ten gołąb był 21 asem lotnikiem, także te gołębie radzą sobie naprawdę, można powiedzieć, że no na takich najbardziej prestiżowych gołębnikach, czy tutaj w Polsce, czy za granicą, absolutnie wyjątkowe gołębie. Świetna linia gołębi z jednej i z drugiej strony. Jeszcze tak dopowiem, bo dziadkiem tej samiczki to jest, znaczy ojcem jest ten syn z połączenia. Syn Niuhary razy córka Jekaczer. I taka ciekawostka, rodzeństwo tych gołębi było na aukcji, taka Golden Ten, sam syn Niuhary poszedł, został sprzedany za 80 tysięcy euro, a córka właśnie Eje Kaczer została sprzedana za 48 tysięcy euro. To można sprawdzić, jeżeli ktoś ma internet, wejdź sobie na aukcję Golden Ten, taka aukcja jest zorganizowana, tam są najbardziej prestiżowe hodowle, wystawiają swoje gołębi, między innymi rodzeństwo tej gołębi było tam i tak świetnie się sprzedało, także myślę, że absolutnie bardzo dobre gołębie w pochodzeniu, same no powiedzmy sławy, bo tutaj no Niuhary czy tam Eje Kaczer, no są to gołębie wyjątkowe, najlepsze, jedne w swoich kategoriach najlepsze gołębie w Holandii, bo Eje Kaczer jest córką olimpijczyka, ale jest również siostrą olimpijki, jest matką olimpijczyka, także nic dodać, nic ująć, po prostu topowe gołębie. I tak minęliśmy właśnie już siódmego gołębia. Za chwilkę się zbliżamy do... Już po półmetek minęliśmy, teraz będziemy mieli ósmego. Co to jest za gołąb po numerze jakim, Tadeusz? Już go szukamy. To jest gołąb 8242. To jest ten akurat właśnie rodowód. Jego ojcem jest oryginalny gołąb od Hardy Krugera, taki 925. Mhm. Jego wujek był trzeci w finale w Afryce na Sun City. Kutny Kutneres i to jest... Czyli absolutnie... tak, 8242 to jest samczyk? Raczej tak. Raczej tak? Tak. Absolutnie wyjątkowa linia gołębi, bo półbrat tego gołębia w 19 roku był trzecim asem lotnikiem na wspólnym gołębniku Giewont. Następny półbrat dał gołębia, który był drugi w finale na WG Polska w 2017 roku. Trzeci półbrat był gołębiem 30 asem lotnikiem na wspólnym gołębniku WG Bieszczady i ten gołąb właśnie z tego WG Bieszczady dał gołębia w roku 2020. Gołębie, który usiadł jako trzeci w locie finałowym na WG Warmia. Także tutaj od strony ojca. A jeżeli chodzi o mamę, to jest to pełna siostra do gołębia, który w roku ubiegłym usiadł jako piąty w superfinale na Krakusie z 625 km. Tutaj kuzyni w tym roku świetnie tego gołębia spisywały się i na Giewoncie, na Krakusie, na Rogowo, także absolutnie wyjątkowe gołębie zresztą. No tak, 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 że tu można by dużo mówić o tych gołębiach, naprawdę bardzo wyjątkowe gołębie w rodowodach też. Ale mamy jeszcze do powiedzenia o pięciu innych, także tak, Tadeusz, nie, że kończymy, tylko że po prostu będziemy mieli możliwość jeszcze zobaczyć inne, ale żeby też film nie wyszedł nam godzinami, dobrze, to musimy tak, że tak powiem, ten... Nie, skracamy, tylko po prostu teraz tak, po co się powiem. Absolutnie znam 8260. To jest ten akurat właśnie. I to połączenie to tak samo, no tutaj można mówić tylko dobre rzeczy o tych gołębiach, bo jest to pełna siostra do gołębia. Hardy Kruger, oryginał matka, a tutaj Kokardis jest, widzę jeszcze. Tak, tak, u góry to jest ta moja podstawowa linia, Kokardisy. I teraz tak, ojcem jest ten mój podstawowy gołąb 68, tak go nazywam. Jest dziadkiem, ojcem, dziadkiem wielu wybitnych gołębi w mojej hodowli. I teraz tak, jeżeli chodzi o te gołębie, no to półbrat był 9 asem na Małopolsce, następny gołąb był 14 w finale na Giewoncie i to właśnie jest samiczka, która jest w rozpłodzie u pana Marcina Jani. Ona świetnie spisuje się tam w tym rozpłodzie i między innymi bodajże... Tak, to ona wydała tego 41 lotnika na Pattaye, a ten gołąb był 21 lotnikiem przed finałem. Także myślę, że absolutnie bardzo dobre gołębie. Pełny brat tej samicy dał mi dwa bardzo dobre gołębie na... Bo w roku 2020 pełny brat dał gołębia, który był 12 w finale na Krakusie. Był to bardzo ciężki, selektywny lot, tylko 23 gołębie były w pierwszym dniu.
a w roku 2021 pełny brat dał gołębie, który był 12 w superfinale z 625 km, także myślę, że tutaj absolutnie wyjątkowe gołębie. Matką tej samicy jest oryginalna samica od Hardy Krugera, jest to absolutnie wyjątkowa samica, między innymi z tej samicy jej wnuczka dała piątego asa lotnika na WG Rogowo w roku 2022, także myślę absolutnie. Dużo można by mówić, ale no w rodowodach będzie pisać, dołożymy jeszcze oryginały i można będzie wyczytać, co się tam, czego nie wiemy, powiedzmy. Absolutnie wyjątkowy gołąb na Giewoncie siadał pełne rodzeństwo, tylko raz poza dziesiątką. 9, 4 i drugi w półfinale, pierwszy przed finałem w treningu, także myślę, że absolutnie wyjątkowy gołąb. I mamy już teraz 10 gołębia. Jak wtedy już podasz numer, to zaraz go sobie tutaj odnajdziemy, rodowód. Tu jest 5291. To jest ten akurat. Tak. Teraz nam się układa, widzę po kolei. No, dokładnie. Co to jest? Przy okazji popatrzmy tutaj. No, tutaj góra to imbret mojego Cocardisa. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o dół, to oryginalna samica. Od Helmuta Klasa. I taka ciekawostka, bo... To też hodowca, który się specjalizuje w lotach na wspólnych gołębnikach. Tak, tak, absolutnie. I teraz tak, jeżeli chodzi o ojca tej samiczki, bo to prawdopodobnie jest samica, jest to półbrat do gołębia, który w tym roku dał pierwszego asa w takiej kategorii pierwszy as Women Cup na wspólnym gołębniku Mazury. Półbrat ojca wydał takiego gołębia i ten sam gołąb był drugim asem tego wspólnego gołębnika Mazury. No oczywiście tutaj cała to jest ta podstawowa moja linia gołębia, a więc tutaj później wszystko pisze, że półbrat również wydał drugiego asa, czwartego asa i tak dalej. I z dzieci tych gołębi były te pierwsze miejsca na wspólnych gołębnikach. A jeżeli chodzi o mamę, jest to oryginalna samica od Helmuta Klasa. I ona jest babcią gołębia, dwóch gołębi, które były pierwszym i drugim, trzecim asem lotnikiem sekcji w oddziele krosnoodrzańskie i drugim i ósmym lotnikiem oddziału krosnoodrzańskie. To 387 to jest? 360. Także bardzo fajne dwa gołębie w tym roku po prostu w lotowaniu w oddziele świetnie się spisywały. Także absolutnie jedna, druga strona wyjątkowe gołębie. Są tutaj. Bardzo, bardzo dobrego. Przepiękna samica w budowie. Numer przypominamy. No. 5291. Nakrapiana tak. Samiczka. Tak. I zostały nam 91. Zostały nam trzy ostatnie gołębie. Tak. I jeden ten gratis. Za chwilkę kolega Tadeusz nam je pokaże. O, tu mamy gołębia, też samiczka chyba, tak? Raczej samiczka. Samiec, tak, 5248, tak. Niebieski, to jest tak. Ten rodowód. Ojcem tego gołębia jest oryginalny gołąb od Helmuta Klasa i tutaj myślę... O nim przed chwilą mówiliśmy właśnie. Tak, no, same sobie... A matką jest też... O, to jest też od spodu, to jest matka, to jest córka Helmuta Klasa, tak, samicy. Tak. Bardzo wyjątkowej samicy, bo ta samica 386 wydała dwa świetne gołębie, które w finale siadł pierwszy i drugi. Także myślę, absolutnie wyjątkowa samica. Wie, bardzo dużo dobrych gołębi mam uhodowanych z tej samicy. Cóż mogę powiedzieć, no ona tu też była łączona z moim 20 asem, z tego połączenia są świetne gołębie, także absolutnie gołębie godne polecenia, no takie typowo tutaj bardziej na Klasa niż na Krugera, ale tak samo świetne gołębie, same 885, 249, 89, także to są te moje podstawowe gołębie w rodowodzie. Tutaj Kruger występuje tutaj, natomiast tutaj te, ale tu są klasy. To są te gołębie, które się sprawdzają właśnie na wspólnych gołębnikach. Czyli to byłby gołąb 11, dwa będą jeszcze z młodych i jeden ten tutaj ostatni z 20 roku, to będzie samiczka, też chyba taka nakrapiana z tego co pamiętam jak robiłem zdjęcie. A teraz masz jakiego? 429. To jest ten tutaj gołąb, to jest jedyny, który ma trzycyfrową obrączkę z oddziału 0163. No i tutaj o tym gołębie. To jest, widzę, Hardy Kruger i tutaj trzeba powiedzieć same dobre rzeczy. A o, poczekaj, Chicago tutaj mamy, też na obrączce amerykańskiej z 20 roku. Tak, obrączka jest amerykańska, ale gołąb jest polski. Gołąb jest z mojej hodowli. Jeżeli chodzi o ojca, jest to syn Blue Pearl. Bo to jest, co to płeć? To jest raczej trudno do określenia, ale to może być i samiec, i samica. No trudno, nie wiem. Samiec, tak 50 na 50. No. I teraz tak, jeżeli chodzi o ojca tego gołębia, jest to syn Blue Pearl. Blue Pearl to jest gołąb, którego dzieci w ostatnich 2 latach wydały pierwszego asa na Zagrzebiu i pierwszego asa na Pattaji.
Na Pattaya ten gąb, który, czyli półbrat mojego gołębia, nazywa się Black Rolex i dał pierwszego rasa gołębie na Pattaya, gdzie było powiedzmy 80 tysięcy gołębi, jest taka rywalizacja. Myślę, całkowicie wyjątkowe gołębie i świetnie się spisują na wspólnych gołębnikach. I teraz taka ciekawostka. Półsiostra tego gołębia w tym roku dała trzeciego asa na Krakusie. A więc myślę, że to, że był pierwszy as, drugi as, pierwszy as na Zagrzebiu, pierwszy as na Pattaya i jest w tym roku trzeci as na wspólnym gołębniku Krakus. Świetne gołębie, jeżeli chodzi tutaj o górę, to nic dodać, nic ująć. Wybitne gołębie wręcz powiem, bo Blue Pearl jest wybitnym gołębiem. Matką tego mojego 719 jest samica Inbred na gołębie Gastona van der Wouwer. Także tutaj same takie... Czyli Kasboera gdzieś tam, tak, będziemy mieli Kasbo pewnie. I New Kim. Wczoraj skończyła się aukcja na portalu Pipa i właśnie samiczka z tej linii Kim, tylko ta się nazywała New Kim, została sprzedana za 61 tysięcy euro. A jeżeli teraz chodzi o mamę tego gołębia, jest to wyjątkowe połączenie, bo tutaj jest mój podstawowy gąb w rozpłodzie, z którego mam najwięcej gołębi, 545, oryginalny Cocardis, był łączony na samicę od klasa 386. Z tego połączenia są świetne gołębie. Czyli podobnie jak w tym poprzednim gołębiu. Tak, bo tutaj jest w poprzednim połączeniu, czy tam... Tutaj była, tutaj, 386 tu była, tak, właśnie. Tak, to jest dokładnie ale to. Tam był inny, jeszcze inne łączenie było. Tak, mam brata tej samicy i córka tego brata dała gołębia w 2020 roku, który był pierwszy w finale na Krakusie. Także myślę, absolutnie wyjątkowe gołębie, same czołowe, topowe pozycje. Jej półbrat, jej pełny wujek do mamy, pełny brat mamy dał gołębia w ubiegłym roku, 5 w superfinale, a rok wcześniej jego córka dała gołębia, który wygrał w 20 roku wspólny gołębnik Krakus. W pierwszym dniu było tylko 23 gołębie. I został nam ostatni ptak, tak, z tych młodych. Jest to szali, taki jedyny, co ma inną barwę. Gołąb o numerze, zaraz zobaczymy, czy się zgadza nam wszystko, czy nie ma jakiegoś błędu. To jest gołąb opinio 206. Tak. I dokładnie, to jest Hardy Kruger i od strony mamy Cocardis i no też to jest praktycznie Inbred, Cocardis. Inbred, bo Inbred to na jest, Cocardisa, to jest tak? Łączenie ojciec razy córka i to jest właśnie matka tego gołębia. Myślę, że absolutnie wyjątkowe gołębie. Półbrat mamy dał w tym roku pierwszego asa w Women Cup i drugiego asa na wspólnym gołębniku Mazurę. Także nic dodać, nic ująć. Szali z jakiego gołębia przynosi to? Krugera, bo w tamtym roku z tego samczyka 995 miałem też szali gołębie. Także myślę, że to on takie gołębie... I to płeć? Samiec. Może być samiec. I teraz tak. Ojcem tego gołębia jest oryginalny gołąb od Hardy Krugera i jest to Inbred. Jest złączony Black Ocean ze swoją półsiostrą Blue Angel, a Blue Angel to jest pełna siostra do Lucy. A do Luci. Są to samice z jednego gniazda, także tutaj jest połączenie ojciec, to jest połączenie brat razy półbrat, znaczy brat razy siostra, bo to Black Power tylko z innymi samicami, także pół rodzeństwo było ze sobą złączone i teraz tak. Pełny brat tego mojego samczyka jest w jakiejś tam hodowli, chyba w Katarze czy gdzieś tam. Dał gołębie, który był 38 w finale na Victoria Falls w tym roku i tam był chyba jakimś lotnikiem 38. Mniejsza o to. 38 gołąb w finale na Victoria Falls to kuzyn tego gołębia. Pełny brat, czyli pełny brat ojca dał takiego gołębia. No i to są tak jakby dwa Inbredy, bo góra jest Inbredem, dół jest Inbredem. Skumulowane są geny u góry Krugera, na dole moje najlepsze gołębie, jakie mam w swojej hodowli. Także myślę, że można śmiało próbować. Dwie takie najwybitniejsze linie u mnie, one bardzo dobrze się sprawdzają, są to moje najlepsze gołębie, z nich miałem najwięcej tych dobrych wyników i nie tylko ja, bo w tym roku na wspólnych gołębnikach w Polsce w pierwszej dziesiątce w kategorii as jest 5 gołębi, które wywodzą się z linii moich gołębi. Pierwszy as na Super Cup Women na Mazurach to jest pierwszy as, drugi as na Mazur to jest też właśnie z tych gołębi. Trzeci as na Krakusie jest z tych gołębi, trzeci as w Małopolsce jest z tych gołębi, piąty as na Rogowie jest z tych gołębi
i as 9 na super gołębiu też jest w tej gołębi. Także jest to jedna wielka rodzina i to są właśnie te moje kokardisy łączone na klasy, na krugery, wydają tak świetne gołębie. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że gołębie te moje w innych hodowlach też również bardzo dobrze łączą się z innymi gołębiami, wydają świetne gołębie. Także myślę, że wyjątkowa sytuacja. 5 asów na gołębnikach, gdzie na Rogowie było 3,5 tysiąca gołębi, na Krakusie 2,5, na Małopolsce 1,5 tysiąca gołębi. Także myślę, że naprawdę w dużych rywalizacjach te gołębie świetnie się pokazały. Ja absolutnie jestem dumny z tego, co się wydarzyło. Także myślę, że... To jest właśnie już ostatni, 13 gołąb z tych gołębi młodych, które mamy. I za chwilę zaprezentujemy jeszcze jednego gołębia. Także na razie dziękujemy i pokażemy za chwilkę tego gratisa i zasady, na jakie zostanie dołączony tutaj do tego któregoś z gołębi. Witam serdecznie. Tutaj przepraszam, ja to właśnie powiem, bo tutaj posługiwałem się ostatnio słowem gratis, ale to nie tyle co gratis, tylko to jest taki dodatek, gdzie by Tadeusz dał gratisa, nie? Właśnie, to żartuję, no ale ta. Nie, tutaj popatrzmy, mamy gołębia po prostu, który nie jest gołębiem młodym, po prostu jest innym tego wśród tych 13 gołębi, to jest 14, a jest to gołąb pochodzący z hodowli Zdenek Pawlik przez V, nie mylić żadnym polskim hodowcom przez W. To jest gołąb z 20 roku, to jest samiczka, tak? Tak. I powiem szczerze, to jest jej rodowód. Nie jest mi łatwo się rozstawać z tym gołębiem, bo gołębie Zdenka Pawlika w tym roku... No ale się rozstaje, nie? To, co pokazały na Krakusie, rozstaje się tylko dlatego, że mam ich za dużo i po prostu z tej samiczki nawet nie uhodowałem jednego młodego, bo po prostu no, nie było już na to takiej możliwości, żeby wysłać tyle gołębi na wspólny gołębnik. Samiczka przesiedziała cały rok. I po prostu uważam, że szkoda, żeby ona się tutaj marnowała. Chcę ją odstąpić. Jest to samiczka... Za pieniądze oczywiście. No oczywiście. Czyli nie odstąpić, tylko sprzedać po prostu. Tak. No. Jest to samiczka z wyjątkowej gołębi, bo tutaj dziadkiem tej samicy jest taki gołąb Gerard. W tym roku jego dziecko było 35. w finale na Algarve, tylko Golden Race, a to był teraz w tym roku jakiś tam milion dolar czy milion euro gołębnik, taki bardzo, bardzo prestiżowy, bodajże tam na starcie było około 9-10 tysięcy gołębi. Gołąb w finale usiadł jako 35, także półbrat do ojca wydał gołębia takiego, który usiadł. Nie, no półbrat ojca usiadł 35 w finale na Algarve w tym roku, także wyjątkowe gołębie u góry. Tutaj jest ten słynny Messi Zdenka Pawlika. Wiele hodowli jest na tym gołębiu opartych, między innymi Zollner, taka słynna hodowla, wybitna hodowla na wspólnych gołębnikach, jest oparta na gołębiach właśnie tego Zdenka Pawlika. A jeżeli chodzi, to jest góra i tutaj są no same super gołębie. Ten Messi był łączony na córkę Loris i Anelis. Także wyjątkowe gołębie. Kopmana, tak? Tak, Kopmana gołębie, także one świetnie się spisują na wspólnych gołębnikach. Do tego dołącza Zdenek Pawlik z reguły wybitne gołębie i tutaj jest dołączona taka samiczka Balkanic Queen. Była drugim masem wspólnego gołębnika Balkanic Fair Play 2019. 11 plac w finale, 118 km. No po prostu gołębie takie Altmixundi, gołębie wywodzące się z gołębi Halmana. Myślę, że jeżeli ktoś się interesuje... Do tego, co na początku był w pierwszym rodowodzie, pierwszego gołębia, którego prezentowaliśmy spośród tych młodych. Halmany, Romario, jest tu Romario i cała ta rodzina tego... Romario do Messiego pasuje, nie? Bo to piłkarz. Tak. No i świetnie się zgrali tutaj. Tylko nie, bo Messi miał jakieś problemy tam finansowe, że Urząd Skarbowy w Hiszpanii go ścigał. Romario chyba za... No to też coś takiego. Także myślę, że absolutnie wyjątkowe gołębie w rodowodzie i świetnie spisujące się na bardzo ciężkich lotach w tym roku na Krakusie. Bodajże jest 9 as długiego dystansu, bardzo dobrze w finale poleciały te gołębie, no w ogóle fajnie się spisywały, także tylko dlatego, że mam te gołębie za dużo, nie jestem w stanie po wszystkich wysyłać, odstępuję tą samiczkę, ale naprawdę fajnie leży w ręce, wszystko z nią w porządku, skrzydełko bierze się fajnie, także... I numer powiedzmy, na początku nie powiedzieliśmy, 515... to jest DV05927, 20 rok, 515, tak, jak mój numer pokoju w akademiku. I jej właśnie dziadek, to Messi, ma też numer 515, także wyjątkowa samica. Polecamy i zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami i dokładnego wsłuchania w to, co kolega Tadeusz o tych gołębiach nam wcześniej mówił. Plus czytanie rodowodów ze zrozumieniem. I wszystkich załączników, które tutaj mamy. Także widzimy, są to gołębie. Przede wszystkim przypomnijmy, kolega Tadeusz nie lotuje w oddziale, on się specjalizuje w lotach na wspólnych gołębnikach i tam odnosi
sukcesy jako jeden z nielicznych hodowców w Polsce, którzy po prostu na rynkach, że tak powiem, tych zachodnich, tych gołębnikach, nie tylko zachodnich, tam po prostu po całej Europie odnoszą sukcesy. Dziękujemy, do zobaczenia. Czy coś jeszcze chcesz dodać, Tadeusz? No nic, dobry lot. Dobry lot, do zobaczenia.